Według kapituły konkursu odnowione bulwary łączą ze sobą design i ekologię. Program rewitalizacji Wielenia rozpoczął się w 2017 roku. Dwa lata później zaczęły powstawać pierwsze inwestycje. Budowlańcy zrealizowali 4 projekty. Wybudowali mediatekę i przystanek Edukacja oraz odnowili miejskie targowisko i bulwary. Rewitalizacja tych ostatnich zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Przy samych bulwarach są informacje o mieście, gminie, więc tylko korzystać. Boję się tylko, czy społeczeństwo uszanuje szczególnie chuliganeria, bo jest naprawdę zrobione bardzo ładnie. Jest gdzie spacerować, szczególnie latem. Możemy się chwalić i szczycić na całą Polskę. Na blisko półkilometrowym odcinku wybudowano place zabaw. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe i historyczne tablice. Wszystkie inwestycje są zaprojektowane w wyjątkowy sposób i mam nadzieję, że to są inwestycje, które będą naprawdę ponadczasowe i będą przez wiele lat cieszyły oko, ale też służyły naszym mieszkańcom. Koszt renowacji nadnoteckich bulwarów w Wieleniu to ponad 7 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodziła z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.